W kolejnym odcinku cyklu dotyczącego umów związanych z procesem inwestycyjnym będę miał przyjemność pochylić się nad umową o sporządzenie projektu architektonicznego. O ile w poprzednich odcinkach rozmawiałem na temat postanowień, które są wpisane w umowach i które w moim odczuciu mogą być poprawione, ten przypadek jest o tyle odmienny, że tutaj porozmawiamy o czymś, czego w umowie nie ma. Umowa dotyczy sporządzenia projektu architektonicznego domu jednorodzinnego i zawiera podstawowe elementy takie jak wysokość wynagrodzenia czy terminy jego zapłaty oraz termin wykonania zadania przez architekta. Nie zawiera natomiast jakichkolwiek postanowień dotyczących autorskich praw majątkowych. Jest to o tyle istotne, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprost przewiduje, że samo przeniesienie własności projektu nie pociągnie za sobą automatycznego przeniesienia autorskich praw majątkowych i vice versa. Pojawia się więc pytanie, co dalej? W orzecznictwie sądowym wyjaśniono, że brak oznaczenia pól eksploatacji w umowie, która dotyczy utworu, nie pociąga za sobą nieważności takiej umowy. Pozostaje jednak potrzeba zinterpretowania, jak nabywca może używać w tym przypadku projektu architektonicznego. I w przypadku projektów architektonicznych oraz architektoniczno-urbanistycznych zasady te są przewidziane w przepisie szczególnym w artykule 61 prawa autorskiego, ponieważ jest on dość krótki, przeczytam go w całości. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Tutaj są dwa ważne elementy w tym krótkim przepisie, na które trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim to, że mówi on o nabyciu od twórcy, czyli o bezpośredniej relacji z autorem projektu i obejmuje on tylko tę sytuację, więc nie można go rozciągać na przypadki, kiedy drugą stroną umowy nie będzie osoba, która narysowała nasz przyszły budynek. Czyli wszelkie przypadki nabywania gotowych projektów z różnego rodzaju katalogów czy baz mogą być wyjęte spoza tego zakresu. Drugim elementem jest zastosowanie go tylko do jednej budowy. Jeszcze na marginesie odnośnie tego zakresu przedmiotowego tego przepisu, czyli projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego, dopowiem, że doktryna prawnicza przyjmuje, że mimo braku takiego jednoznacznego wskazania w przepisie, te same zasady powinniśmy stosować też do projektów zakresu architektury wnętrz oraz urbanistycznych. A wracając do zastosowania, bo to jest właściwie clue tego przepisu, i tutaj wykształciły się dwa zupełnie odrębne rozumienia tego sformułowania. Pierwsze z nich przewiduje, że ponieważ mówimy o zastosowaniu projektu do budowy, oznacza to tyle, co przełożenie w materialną formę tej myśli, która została ujęta w projekcie. Innymi słowy, nabywca może zrobić wszystko, co jest konieczne dlatego, żeby zmaterializować swój obiekt i wznieść go zgodnie z założeniami projektu. Oznaczałoby to, że może dokonać chociażby we własnym zakresie sporządzenia projektów szczegółowych do przekazanego projektu architektonicznego. Druga koncepcja jest odwrotna o 180 stopni i przewiduje, że właściwie to, co można zrobić z projektem, wyznaczy jego treść, ponieważ jeżeli jest to jakiś, dajmy na to, projekt koncepcyjny, to z tego przepisu nie będzie można wywieść możliwości uzupełnienia go o szczegółowe projekty branżowe chociażby. Osobiście bliżej mi do pierwszego z tych dwóch poglądów wydaje mi się, że dobrze oddaje on cel tego przepisu, czyli umożliwia nabywcy projektu zrealizowanie obiektu zgodnie z założeniami,
a nie tylko ogranicza projekt do pięknej roli powieszenia w ramce na ścianie. Z drugiej strony autorowi projektu zapewnia to, że zostanie on jednokrotnie tylko zrealizowany w oznaczonej przestrzeni. Tutaj ważna również uwaga na marginesie związana z praktyką, czyli legalność przenoszenia projektu i budowania na jego podstawie przez inną osobę. Sąd Najwyższy w orzeczeniu kiedyś wypowiedział się dość kategorycznie na nie w tym zakresie, jednak już w nowszym orzecznictwie oraz w doktrynie prawniczej przyjmuje się, że tutaj akcent z przepisu pada na zastosowanie projektu tylko do jednej budowy. Także jak długo przedmiotowo mieścimy się w tym zakresie, to znaczy buduje się tylko raz, nie ma większego znaczenia, kto będzie budował, więc nie ma jakby przeciwwskazań do tego, żeby umożliwić dwóm stronom zawarcia umowy przenoszącej własność takiego projektu, na podstawie którego ten wtórny nabywca będzie mógł legalnie zrealizować budowę zgodnie z przekazaną mu dokumentacją. Cóż, tyle w zakresie tego zagadnienia. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące kwestii szczegółowych, zachęcam do zostawienia ich w komentarzach. Jeżeli nazbiera się mi trochę, wrzucę to wszystko do jednego tekstu, odpowiadając na nie w jednym miejscu. Zachęcam dalej do przesyłania umów do oceny na adres mruz@kancelaria.mruz.pl, oczywiście bez polskich znaków. I widzimy się w następnym odcinku.